Dobra, witam was w kolejnym odcinku Harry Pottera i Misy Nieśmierci, część druga. Znaleźliśmy się w Hogsmeade i już śmierciżercy dowiedzieli się o naszym przebyciu tutaj. Przybyciu. Sorry wszystkich. Nie przestawać! Można trafiać w wszystkie flary, ja to nazywam, w tej gierce. Ponieważ od nich wszyscy szercy po prostu wybuchają. I idziemy sobie dalej w ulicę Hogsmeade. Już mamy drugie zaklęcie. Jest to Expelliarmus. I Expelliarmus nie zadaje obrażeń, ale za to może przebić protego wroga, czyli jeżeli nasz przeciwnik używa protego i trafiamy w niego Expelliarmus, to protego mu się rozłamuje i jest już dalej podatny na ciosy. To tylko wioska pełni śmierci. Także o właśnie. I teraz nas o tym grają fanboy. Jeżeli mamy protego, trafiamy w niego i już jest podatny na ciosy. Oczywiście tak jak mówiłem, jeżeli z normalnego trafimy Expelliarmusem, ono nie zada mu obrażeń. W ogóle nic. Na razie możemy walczyć tutaj tylko z tym kwotą. Właściwie dziwię się, dlaczego tak właśnie jest, że Expelliarmus nie zadaje obrażeń. Przecież to było zaklęcie oszałamiające, przepraszam, oszałamiające, dobrze, oszałamiające. Dlatego powinna chociaż na chwilę dezorientować, a ona od razu może strzelać do nas, także nie wiem dlaczego to mi się właśnie nie podoba w tej części. A ten później poznamy lepsze jeszcze zaklęcia, więc będzie spoko. Nie wiem, czy tutaj jeszcze będziemy musieli. Nie, na razie nie. Możemy sobie spokojnie przejść dalej. Po ulicach Hogsmeade. Po wszystkim poszedłbym na kremowca pod trzy miotły. Nie pora teraz na to. Tutaj chyba musimy wejść. Tak? A nie, tutaj Hermiona będzie nam otwierać drzwi. A, i tam na górze chyba się pojawią śmierciżercy z tego co pamiętam. Expelliarmus! Martwi się o mnie. Już Hermiona nam tutaj drzwi otwiera. I na górze mamy to, co chyba właśnie mówiłem. Spójrzcie. Za. Przejdziemy pół tej ulicy, stary. Jeżeli trafił nas tym zaklęciem, to widzicie, co się dzieje. Oczywiście możemy ich wyprowadzić z równowagi zaklęciem Expelliarmus. Więc ten nie będzie nas tak często trafiał. To jest dosyć dziwne, bo podejdziemy trochę bliżej. No i pokonaliśmy ten oto sposób tych śmierciożerców i tutaj pewnie będą kolejni. No i skąd je dojdziemy? Zerknij do tyłu na ulicę! Jest ich więcej! Brzegota! Nie baczcie się uciekać! To było niezłe! Okay.
zobaczymy, czy na fakcie musimy coś zrobić. Pogarta, który by mogli kontrolować inne silne postacie. Tak, z nich jak nie zgania, czyli mam panią Messi. Chcieli wysadzić most. No i różne takie, no wiecie, co mi chodzi. To co w filmie to właśnie musi być. W filmie nie było takiej długiej walki na Hoxie. Tak jak to jest tutaj. Co mi się jeszcze nie podoba w tej części, że przeciwnicy są mną podpisani. Dobra, tak jakby zabijamy jednego i on tak sam się z nim zaraz tutaj pojawia. No i musimy teraz iść do miodowego. Wszędzie czysto, Harry! Chodzimy i czekamy. Wy śmiecie! Po prostu jest zbyt wiele kryjówek dla śmierciożerców. No i jesteśmy na placu. Uwaga! To na scenie! Po pole, w prawo! Możemy się tutaj schować, czy jesteśmy bezpieczni. Oni będą padać. Najlepiej celujcie im w głowę, to szybko wam to pójdzie. Śmierciożerców. Tak mi się zdaje, że już tutaj nie będą się pojawiać. Spójrz jeszcze troszeczkę na czas. Zaraz będziemy musieli kończyć ten odcinek. Blokują każdą drogę, z której próbujemy. Potrzebnie zbliżyłem się tutaj za blisko tych śmierciożerców. Potem z bliska naprawdę możemy bardzo szybko. Doskonałe zaklęcia! No i dobra, udajemy się w miejsce, gdzie mamy się udać, oznaczone z białym punktem. No i jesteśmy tutaj. No i idziemy i jest kolejny punkt ulicy Hogsmeade, w którym pewnie po widocznych osłonach będziemy chcieli się zmagać z przeciwnikami. Mam nadzieję, ale po prostu nie wiem. Chyba, że... Aha, pewnie będziemy musieli bronić Hermiony, która otwiera drzwi. Ta brama jest zamknięta. Chronię mnie, spróbuję ją otworzyć. Tak jak wiem... Hermiona spróbuje otworzyć. I teraz oni będą celować po części, ale tymi zaklęciami. O, właśnie, będą celować Hermiony. To trudne, ale chyba zaczyna działać. Tego trzeba go tam od
gonić trochę. I odbijacie go tam te owa. I on już się on już prawie go kopę. Ktoś tu na mieście celuje. Dobrze, hej. O, tam. Gdzieś się wybierasz, Potter? I jesteśmy. Już prawie dotarliśmy. Tam mamy jakieś wyzwanie. Blokowane. Ulica Hogsmeade. Musimy gdzieś tutaj dojść. O, tam. Ale już widzę, że ktoś ma jestem nieprzyjemny. Trzeba się upewnić, że to Potter. Nim bez sensu. Nigdy nie dotrzemy do Miodowego Królestwa. Nawet nie mam zauważyć, że to jest bez sensu. Ja też to zauważę. Chcemy sobie tutaj teraz trochę powalczyć, bo przecież tam nie było walczone. Myślałeś, że możesz się tu pobudzić, co Potter? Jak słyszymy to zaklęcie, co rzuca tak długo, to jest zaklęcie krótkie. O, właśnie tak. Mamy cię, Potter! Tak bardzo wkurzające, po pierwsze jest na samym końcu, jest ciężko go... Nie spuszczaj z nich oka! Muszę zobaczyć, jak Harry dzielnie potrafi się zrobić. Dobra, pracowałem. Dobra, i to już będzie na tyle, bo to już się kończy nasz czas. W następnym odcinku pokażemy wam dalszą walkę. Pokażę wam dalszą walkę na Hogsmeade. Jeszcze był tylko tutaj ten atak. Nadchodzą dementorzy! Rzuć ekspekto patronum, Harry! No i to koniec naszej misji na Hogsmeade. I pokażemy wam jednak w następnym odcinku dalszą już część gry w Hogwarcie. Po co tu przychodzicie? Na razie.